tej gitarze Ibaneza mam przetworniki Quantum, które są dość powszechnie montowane w tych umiarkowanie budżetowych gitarach Ibaneza. Sama gitara jest jednak dość przyzwoita i przetworniki też są dość przyzwoite, no ale zrobię taki eksperyment, czy w istotny sposób poprawi brzmienie tej gitary, kiedy włożę tutaj przetworniki z górnej półki, Seymour Duncana TB6 i SH2. Zobaczymy. Chociaż ja osobiście uważam, że przetwornik nie jest najważniejszym, a raczej którymś tam kolejnym czynnikiem, który decyduje o brzmieniu gitary, jednak warto zrobić taki eksperyment. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, czy zamiana przetworników w istotny sposób wpłynęła na zmianę brzmienia gitary, albo może nawet nie tyle na zmianę, co poprawę jej brzmienia. No to cóż, dzięki za odwiedzenie kanału, do zobaczenia, cześć!